Jak zacząć planowanie finansowe od zera? Marzysz o większej stabilności finansowej, ale nie wiesz od czego zacząć? Oto prosty plan krok po kroku. Poznaj swoje finanse. Spisz swoje dochody i wydatki. Zidentyfikuj, na co wydajesz najwięcej. Stwórz budżet. Ustal priorytety. Oszczędności, rachunki, przyjemności. Korzystaj z aplikacji do monitorowania wydatków. Oszczędzaj na czarną godzinę. Zacznij od małych kwot, na przykład 10% dochodów. Stwórz fundusz awaryjny na 3-6 miesięcy wydatków. Unikaj długów. Spłacaj zadłużenie zgodnie z planem. Uważaj na impulsywne zakupy. Inwestuj w siebie. Czytaj o finansach. Ucz się nowych umiejętności, które mogą zwiększyć Twoje dochody. Jak zacząć oszczędzać? Oszczędzanie. Pierwszy krok to plan. Zacznij od małych kwot. Nawet 10 zł dziennie może przełożyć się na 300 zł miesięcznie, a po roku 3600 zł. Pomyśl o tym, jaką wartość mają Twoje oszczędności w długim okresie. Automatyzacja oszczędzania. Najłatwiejszym sposobem na oszczędzanie jest automatyzacja. Ustaw stały przelew na konto oszczędnościowe od razu po otrzymaniu wypłaty. To sposób na regularność i brak pokus. Regularność to klucz do sukcesu w oszczędzaniu. Aplikacje do oszczędzania. Najlepsze narzędzia. Aplikacje do budżetowania i oszczędzania, jak na przykład Mint, You Need a Budget czy Monzo, pomagają w śledzeniu wydatków i oszczędzaniu na konkretny cel. Możesz ustawić limity, przypomnienia i cele finansowe. Dług – wróg finansów osobistych. Dlaczego długi są niebezpieczne? Zadłużenie, zwłaszcza na kartach kredytowych i pożyczkach, może szybko wymknąć się spod kontroli. Wysokie oprocentowanie sprawia, że koszt spłaty rośnie w szybkim tempie. Spłać najpierw najdroższe długi. To pomoże Ci zaoszczędzić na odsetkach. Jak skutecznie spłacać długi? Użyj strategii śnieżnej kuli. Najpierw spłać najmniejszy dług, a potem przejdź do większych. Jak tylko spłacisz jeden, przeznacz te pieniądze na spłatę kolejnego. Z każdym spłaconym długiem Twój ciężar się zmniejsza. Kiedy warto zaciągnąć kredyt? Kredyty i pożyczki nie muszą być złe, ale ważne jest, by pożyczać odpowiedzialnie. Zaciągaj kredyty tylko wtedy, gdy wiesz, że będziesz w stanie je spłacić bez obciążenia budżetu.